Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej przed meczem Legia Warszawa - Lech Poznań w sobotę o 13:30 na Pepsi Arenie, jak to Państwo określiliście, gra o tron, a dzisiaj o tym meczu porozmawiamy z trenerem Janem Urbanem oraz z Iwicą Wrdoliakiem. Zapraszam Państwa do pytań, do Waszej dyspozycji są mikrofony, proszę o zgłaszanie się, przedstawianie i pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, Robert Błoński, Gazeta Wyborcza. Nietypowo do Iwicy pierwsze pytanie. Rok temu taki mecz graliście w Gdańsku. Skończył się 0-1 i skończyły się szanse na Mistrzostwo Polski Legii. Powiedz, czym ta drużyna różni się od tej z ubiegłego roku? Nie mogłeś zacząć od czegoś innego? Jezus Maria. Nie, to jest... Nie pamiętasz. Nie, to jest zupełnie inny sezon i nie chcemy mówić to, co było. Wiemy co jest przed nami. Trochę tam porównałem ten mecz w Gdańsku, ten w Białymstoku, bo tego się mecze trochę bałem. I na szczęście zagraliśmy bardzo, bardzo dobry mecz i teraz z Lechem jest prawda, że gramy o mistrzostwo, że myślę, że jak ten mecz wygramy, że będziemy jeszcze taki duży krok zdobyli do naszego celu i do tego będziemy się przygotowali, żeby wszystko było tak, jak wszyscy chcemy w szatni i w klubu i w całym miejscu, żeby ten mecz wygrali. I jesteśmy skoncentrowani tylko na ten mecz, który jest w sobotę. Dzień dobry, Adam Dodzik, Przegląd Sportowy. Może inaczej, Iwica, zacznę. Który pseudonim ci się bardziej podobał, Rumcajs czy Mojżesz? Nie mam odpowiedzi na to. Małe dzieci masz te Rumcajs. Iwica, nie boisz się, że jak zgoliłeś brodę swoją, to i na boisku będzie gorzej, a może lepiej jeszcze? Nie boję się, bo nie grała moja broda, grały moje nogi, także... Broda ci oczu nie zasłaniała? Nie. Panie trenerze, jak wygląda sytuacja? Czy są jakieś problemy kadrowe? Tam widziałem, Tomek Jodłowiec wczoraj jechał z doktorem jednym samochodem. Nie wiem, czy to grzecznościowa podwózka, czy coś tam strzeliło? Nie. Nic, nie wiem, takiego... konkretnego na temat tego, żeby Jodła coś tam miał jakieś problemy, ale presja jest duża. Nie, kto tam był? Furmi z tym Barkiem trenuje tak, nie wiemy do końca, czy będziemy mogli z niego skorzystać, czy nie. No, Rzeźniczak, kto tam jeszcze był? Nie było za wiele. I jak jest? To jest wszystko już w porządku, bo też mówi, że tam to kolano do końca nie jest na stówkę. Ale podejrzewam, że może być do meczu, do soboty, ale rzeczywiście decyzja jakby już to zapadnie przed samym spotkaniem, także nie, większych zawodników jest do dyspozycji, tutaj nie ma większych problemów. Ten Rumak powiedział chyba wczoraj. Że przez cały sezon ich goniliśmy, to czas w końcu ich przegonić. Wy przez cały sezon uciekaliście, więc chyba czas w końcu nie dać się dogonić. Normalna, konkretna odpowiedź z jego strony, a my wiemy, co mamy zrobić, że gramy na swoim boisku. Wiemy, że nam jest potrzebne dobre spotkanie do tego, aby pokonać Lecha, który na wyjazdach rzeczywiście pokazał i udowodnił, że jest drużyną niesamowicie trudną do pokonania. My w tej rundzie, czy w tym sezonie wiele takich barier żeśmy już przełamali, ale jeśli zagramy na poziomie, na jaki nas stać, nie powinniśmy mieć problemów. Lech owszem goni, ale Lech też będzie odczuwał swoją presję za tą pogonią za nami, bo robią znakomite wyniki na wiosnę. Odrobili praktycznie tylko dwa punkty, co też może być troszeczkę
dobijające, że tak powiem, bo ileż można zrobić, żeby odrobić 4 punkty w całej rundzie, ale my też gramy dobrze, zdobywamy punkty, stąd też ta przewaga nie jest taka, z jaką zaczynaliśmy drugą rundę, to znaczy 4 punkty, ale są 2 mecze na własnym boisku i na pewno my byśmy chcieli być w takiej sytuacji, jak dzisiaj jesteśmy, na 4 kolejki przed końcem. Alech by się z nami, wydaje, zamienił miejscami. Jednak mimo wszystko, że nas goni, że gra bardzo dobrze, to jednak my jesteśmy w lepszej sytuacji. Czy ten jesienny mecz w Poznaniu jest teraz dla Pana jakimś wykładnikiem? Szczególnie pierwsza połowa, gdzie zagraliście znakomicie pod względem taktycznym przede wszystkim. Czy uważa Pan jednak, że nie, że Lech tu zagra inaczej? To znaczy, powiem tak, że w pierwszym spotkaniu Lech na pewno czuł się faworytem nawet, bo Lech, grając na własnym boisku, podejrzewam, że z każdą drużyną czuje się faworytem, tym bardziej w takim spotkaniu prestiżowym dla nich, jakim jest mecz z Legią Warszawa. I na pewno oni też powinni pamiętać o tamtym spotkaniu, że my potrafimy grać mecze o wielką stawkę. I wcale bym tutaj nie przypominał meczu pucharowego ze Śląskiem Wrocław, bo źle nam się ułożył, było troszeczkę zmian w składzie, bo chciałem dotrzymać słowa do samego końca, jeśli chodzi o rotowanie zawodników, danie im szansę gry, tym bardziej, że mieliśmy bardzo dobry wynik z pierwszego spotkania. Oczywiście, że nie wyobrażałem sobie, że nie będziemy mogli uspokoić tego meczu przez praktycznie 90 minut, ale wydaje mi się, że drużyna wtedy, kiedy potrzeba dobrego spotkania, potrzeba bycia skoncentrowanym, Nie, myślę, że w głowach w ogóle nie ma tego poprzedniego roku, bo tam mieliśmy problem wygrać kilka meczów z rzędu. Teraz jakby nam na przykład ktoś proponował w 9 kolejek, że będziemy zdobyli 25 punktów, to by w ciemno brały. Także tu trochę naprawdę mamy pewności siebie i Widać tej mobilizacji i pewności. Oczywiście chcemy odskoczyć rywalowi na 5 punktów, bo to nam daje jeszcze bardziej pewności, żeby dotrwać do tego naszego celu. Pytałeś się trenera, czy będziesz grał, bo bez ciebie w Białymstoku to był jeden z lepszych meczów na wiosnę. Na treneru jest decyzja, mówię. I ja,
mogę zagrać i najgorszy mecz i w ogóle, żeby nie grał, tylko żeby Legia wygrała i odskoczyła, to jest dla mnie najważniejsze. A pan trenerze ma problem z podjęciem decyzji, kogo wystawić na mecz z Lechem po tak dobrym meczu w Białymstoku? Czy Michała Kucharczyka, czy Janusza Gola, czy Łukasika? Na dwóch pozycjach? Tak odpowiem. Mam. Nie problem. Muszę podjąć decyzję. I chodzi o to, żeby te decyzje były jak najbardziej trafne. Tego typu mam problem. Dzień dobry, panie trenerze. Tomasz Lipiński, Kanal Plus. No ja chciałem zapytać o Janusza Gola, bo to pewnie jest jeden z pana problemów. Gdzie leży prawda? Czy to jest ten mecz ze Śląskiem i ta wczesna zmiana, czy właśnie bardzo dobry występ w Białymstoku i czy, ponieważ wraca Iwica, to jest to jakiś kandydat do gry w podstawowym składzie? Iwica był zawodnikiem, który grał praktycznie cały czas. Janusz dostawał swoją szansę w rozgrywkach pucharowych. Dostawał również wtedy, kiedy była taka możliwość w lidze. Ale dla mnie to jest jednak mimo wszystko troszeczkę za mało, jeśli chodzi o ciągłość dobrej gry, wykorzystywania swojej szansy. Wydaje mi się, że Janusz musi podtrzymać dłuższą pasę tego, aby przekonać mnie, czy że on wygrywa rywalizację, czy z Iwicą, czy z Furmanem, czy też z Łukasikiem. Z drugiej strony to są inne mecze. Mecz z Jagiellonią dla mnie nie jest oceną na przykład Janka Gola, nawet Daniela Łukasika. Ten mecz zupełnie inaczej by wyglądał i zupełnie inaczej ci zawodnicy musieliby grać, gdyby Jagiellonia grała w równowadze liczebnej. Oni znakomicie potrafili wykorzystać to, że mieliśmy przewagę w środku pola. Bardzo dobrze to zrobili, wykorzystali, stąd też wysokie noty dla środkowych pomocników, że rozgrywali piłkę i kreowali grę w środku pola bardzo dobrze. Ja się z tym zgadzam. Ale zupełnie inny mecz byłby i zupełnie inaczej musieliby grać, gdyby nie czerwona kartka w Jagiellonii. Dlatego moja ocena jest być może nie tak dobra jak wasza. I moje drugie pytanie, panie trenerze, gdyby tak sprowadzić mecz Legia Lech i spojrzeć na niego tylko od strony, no powiedzmy, młodzieży, czyli tych piłkarzy urodzonych 91 i młodsi, czyli z jednej strony są Łukasik, Bereszyński, Furman, z drugiej Kamiński, Linety, Możdżeń, jeszcze może tam ze 2-3 nazwiska dałoby się wymienić, to gdzie pan na dziś dostrzega większą jakość, większy potencjał, większą pomoc dla drużyny? No nie no, w Legii Warszawa to myśmy sobie wymyślili na ten sezon Łukasika, Furmana, Koseckiego. To byli zawodnicy, którzy pukali do drzwi pierwszego zespołu, a być może w ogóle nie myśleli o tym, że będą podstawowymi zawodnikami w Legii Warszawa. Kosecki wraca z wypożyczenia, Łukasik, Furman, no tak jak mówię, pukali dopiero, pokazali się z bardzo dobrej strony w okresie przygotowawczym, dostali swoją szansę i w lidze, i w europejskich pucharach, wykorzystali ją i można powiedzieć, że dzisiaj Kosecki, Łukasik czy Furman mogą się czuć praktycznie podstawowymi zawodnikami, bo to, że raz gra jeden, raz gra drugi, wynika bardzo często z rotacji albo z formy w odpowiednim momencie. Bartosz Bereszyński, kolejny zawodnik, który nie grał znowu aż tak dużo w Lechu Poznań, zdecydował się przyjść do nas, bo my nikogo nie zmuszamy do niczego, ale my też byliśmy zainteresowani, zawodnik też przyszedł do nas, wykorzystuje swoją szansę i kolejny zawodnik młody, który gra. Ja niejednokrotnie podkreślałem, że wiele drużyn, nie wiem, Wisła, Śląsk Wrocław czy Lech Poznań, nie wiem, Górnik Zabrze, to są drużyny o wiele, wiele bardziej doświadczone niż Legia Warszawa. Bo jeśli spojrzymy na ilość rozegranych spotkań
tych zawodników, no to i są to pozycje naprawdę bardzo ważne. Do tego dochodzi Żyro wtedy, kiedy był zdrowy. Przecież Żyro grał na przykład w pierwszym spotkaniu z Lechem Poznań. Do tego dochodzi Kucharczyk. Kucharczyk wtedy, kiedy jest w formie, kiedy pokazuje to, na co go stać. To też są chłopcy dla mnie nie młodzi, bo nie można mówić o Koseckim, że to jest młody zawodnik, chociaż ja sam się łapię na tym, że tak mówię, bo powinienem mówić zawodnik niedoświadczony, bo 21-22 lata to młodzi ludzie, ale jako piłkarz to już powinni mieć za sobą ileś tam spotkań rozegranych, a dla nich to jest pierwszy sezon. To jeszcze tylko ostatnia rzecz i dopytam pana o tą młodzież Lecha, czy mimo wszystko pana zaskakuje, że oni poszli no w sumie waszym śladem i tak nieźle im to wychodzi? Nie, w Lechu też z tego co wiem, to jeśli mają okazję dać młodemu chłopakowi szansę gry, to tak się robi. Lech ma swoją szkółkę na odpowiednim poziomie i ja cieszę się z tego, że robi to Lech, robi to Legia, robią to kilka innych klubów, ale to wszystko jest za mało, aby tych młodych chłopaków pokazywało się coraz więcej. Częściej są sytuacje takie, że pokazuje się chłopak dlatego, że ma po prostu talent, a nie dlatego, że ten talent był odpowiednio, chociaż też są tacy na pewno zawodnicy, tylko jest ich naprawdę niewielu. W większości przypadków, jeśli już są tacy młodzi zawodnicy, to są zawodnicy po prostu utalentowani, których trzeba dopiero dobrze trenować, oszlifować, żeby zdobyli doświadczenie na poziomie ekstraklasy, ale nie ma takich zawodników, którzy są w połowie, powiedzmy, utalentowani, ale bardzo dobrze szkoleni. Większość takich zawodników jest właśnie na zachodzie, którzy grają na naprawdę dobrym poziomie, a wcale nie mają wielkiego talentu. Kwestia szkolenia, ale to chyba rozmowa na inny temat, znaczy na zupełnie inny dzień o reformach, nie, bo to nigdy się nie zgadzałem z tym, nie zgadzam się i nie będę się zgadzał, uważam, że się oszukujemy. Jeśli nie postawimy na młodzież, to nigdy w polskiej piłce nie będzie dobrze, przynajmniej nie będzie tak szybko dobrze, jakbyśmy chcieli. Oczywiście może przyjechać jakiś szejk i zbuduje w Polsce drużynę na miarę Europy, ale to nie o to chodzi chyba. To ja chciałem jeszcze dopytać a propos meczu, czy te dwie zagadki dotyczą środka obrony i skrzydła, bo i Jodłowiec, i Kucharczyk strzelili bramki w Białymstoku, zagrali dosyć dobre mecze. Teraz wraca Iniaki Assis po kontuzji, no i Mirosław Radowicz nie zagrał w Białymstoku z powodów, tak jak mówiłeś, no, że bardzo jeszcze przeżywał sytuację po Pucharze Polski. Czy teraz on jest gotowy do gry i czy w przypadku Michała jest taka sama sytuacja jak z Januszem, że też brakuje mu tej ciągłości i tych liczby meczów? Po tym spotkaniu jedna rzecz się wyjaśni, że nie będzie dwóch drużyn zależnych od siebie, tylko jedna. Odbiegłem trochę od pytania, nie? Niechcący. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania? Proszę. Dzień dobry, trenerze. Kubiak Martyn, Warszawa Sport.pl. Trenerze, ja się chciałem zapytać, czy trener szykuje coś specjalnego na Lecha? Teraz są zamknięte dwa treningi, a w poprzednim meczu jesienią można powiedzieć, że Legia zagrała jak nie Legia, czyli nie starała się utrzymywać przy piłce i 36% posiadania i po meczu chyba mówi wszystko. Czy teraz też jakiś specjalny plan jest szykowany na ten mecz, czy nie? Zamknięte treningi, bo chodzisz, pytasz po każdym treningu, wszystko chcesz wiedzieć, podsłuchujesz, dlatego zamykam. Dlatego coś specjalnego. Może czymś zaskoczymy, naszym ustawieniem, naszą taktyką. Jedno jest pewne, Lech analizuje grę Legii Warszawa, my analizujemy grę Lecha Poznań. Kto będzie w stanie bardziej wytrącić atuty drużyny przeciwnej i uzewnętrznić swoje, ten ma duże szanse na
zwycięstwo w tym, w tym spotkaniu. Nie jest tajemnicą, że Lech to bardzo dobre skrzydła, dobrze zorganizowana gra w środku pola. W formie Hamalainen jest to zawodnik, który wniósł bardzo dużo jakości do tego zespołu. Bartek Ślusarski, który strzela bramki, ma chyba najlepszy sezon w swojej karierze. Dużo tych atutów, na pewno dużo tych atutów, ale my nie czujemy się gorsi, wręcz odwrotnie. Gramy na swoim boisku, chcemy wykorzystać naszą szansę. Ja po pierwszej rundzie mówiłem, że wydaje mi się, że 30 punktów w drugiej rundzie powinno wystarczyć. Zrobiliśmy tych punktów już dosyć dużo, ale jeśli wygramy z Lechem Poznań, to kto wie, być może, tak jak mówię, 30 punktów może wystarczyć do mistrzostwa. A jeśli nie, no to trzeba będzie jednak zrobić dużo, dużo więcej. Są 4 spotkania, potrzebujemy 2 zwycięstwa, 2 remisy i jest wszystko ok, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Ja mam pytanie do obu. Czy zwycięstwo Legii przesądzi już sprawę tytułu? 5 punktów przewagi, 3 kolejki do końca, lepszy bilans bezpośredni. Wice? Nie, bo nic nie mówię, to żeby się obudził na treningu. Nie, jak mówiłem, że nas to zwycięstwo przybliża o jeden krok więcej do tego naszego celu, ale oczywiście, że po jakby wygrali, to nie będzie już koniec sezonu, także w tym przypadku musielibyśmy jeszcze zdobyć minimalnie 4 punkty, żeby mieli na pewno to mistrzostwo, ale że będziemy mieli dłuższą przewagę przy wygranej, to oczywiście, że tak. Przegranie mistrzostwa w tamtym roku to był wyrok w zawiasach, a gdybyśmy wygrali z Lechem i nie wygrali mistrzostwa, no to od razu chyba idziemy i to na parę latek. Przemek Bator, fakt, ja do Iwicy mam pytanie, bo jeszcze o twoim kontrakcie nic nie było. Chciałem się spytać, czy kiedy prezes powiedział, że wstrzymujecie rozmowy do końca sezonu, to po pierwsze, czy ty miałeś takie myśli, że może trzeba będzie sobie jednak poszukać nowego klubu, bo wiemy, że byłeś już praktycznie dogadany w kwestiach nowej umowy. No i drugie moje pytanie, ponieważ tak jak prezes mówił, że te kontrakty będą przedłużane po sezonie, a jednak teraz już podpisałeś, czy sądzisz, że to ta twoja dobra postawa w tych ostatnich meczach zdecydowała o tym, że już teraz klub zdecydował się przedłużyć z tobą umowę? Nie wiem, to bo ja się już dogadałem wcześniej, także moja umowa była dogadana. Prezes teraz podjął decyzję i to musicie do jego pytanie dać, dlaczego się zdecydował, że teraz przed samym końcem. Jak wszyscy wiedzieli, ja chciałem jak najbardziej zostać w Legii. Na szczęście nie miałem w tej rundzie wiosny problemy z kontuzjami i powolutku wracałem do tego poziomu, na jakim chciałem być i myślę, że to też powodowało, że jak mi nagroda przyszła, że wcześniej niż przed samym końcem sezonu przedłużyłem tę umowę. Wico, to jeszcze wyjaśnij tajemnicę swojej brody, bo internauci dyskutują o tym, dlaczego właśnie zaraz przed tym meczem z Lechem się zdecydowałeś ogolić, nie wszyscy o tym wiedzą. To było tak przypadkowo, że przed tym Lechem, bo jeszcze tam w styczniu powiedziałem, że się będę ogolił, jak przedłużę kontraktu. Myślałem, że to nie będzie aż tyle trwało, bo miało być w lutym już. To, jak mistrzostwa nie zrobisz, to będziesz miał brodę do kolan. Nie będę. Mogę zdowinę. Ja jeszcze, jeśli pozwolicie, chciałem pogratulować młodej Ekstraklasie mistrzostwa kraju. Dobra praca. Mam nadzieję, że zaprocentuje tym, czego wszyscy oczekujemy. To znaczy zawodnikami w pierwszej drużynie. No właśnie, wczoraj młoda Legia 3-0 na wyjeździe pokonała Lecha Poznań, zdobyła tytuł. Powtórka w sobotę. Mile widziana, zapraszamy serdecznie, prosimy kibiców o gorące wsparcie i życzymy dobrego widowiska. Dziękuję pięknie, do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia.